przed Państwem Amalgamis Duo. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu własnym i mojego znakomitego współwykonawcy i współmałżonka. Jest nam niezmiernie miło wystąpić w tym wspaniałym koncercie na Festiwalu Muzykujących Rodzin. Jest to wspaniała inicjatywa, która pokazuje, że tak naprawdę muzyka łączy, muzyka daje tą ogromną satysfakcję budowania wspólnych więzi, wspólnie spędzanego czasu. Mówi się, że jak akordeon w domu, to harmonia w rodzinie. Także u nas tak to właśnie w domu jest, chociaż z tą harmonią, proszę Państwa, w muzyce bywa różnie. O naszej rodzinie nie wspomnę. Czasem brzmi zgodnie, czasem nie do końca zgodnie, ale mimo wszystko zawsze to jest coś, co tak jak powiedziałam, łączy i ludzi zbliża do siebie. Dzisiaj pragniemy Państwu zaprezentować kilka bardzo różnorodnych kompozycji z różnych epok i tak na wstępie zaprezentowaliśmy pierwszą część Wiosny Antonio Vivaldiego z cyklu Cztery pory roku.
W dalszej części zaprezentujemy Państwu utwór Jana Sebastiana Bacha. Będzie to aria z suity orkiestrowej D-dur, popularna aria na strunie G. Ważne tutaj jest w tym wszystkim, myślę, w kontekście tego festiwalu, żeby wspomnieć, że Bach, oprócz tego, że był wspaniałym kompozytorem i napisał ogromną liczbę utworów, to też był ojcem co najmniej 20 dzieci i to była też właśnie muzykująca rodzina. Tak mi się to dzisiaj po prostu w kontekście tego koncertu skojarzyło. Aria suity D-dur Jana Sebastiana Bacha. Thank you.
Teraz zagramy dla Państwa utwór z innej muzycznej rodziny. Wprawdzie Antonio Vivaldi, bo to będzie jego kompozycja, tak myślę, łącząca dwie poprzednie, bo była kompozycja Vivaldiego, kompozycja Bacha, a ta wynika trochę z połączenia tutaj sił obydwu kompozytorów. A mówiąc o muzycznej rodzinie, oczywiście mówię to trochę w przenośni, bo Antonio Vivaldi, nie wiem czy wszyscy młodsi wiedzą, oprócz tego, że był wspaniałym kompozytorem, to był także księdzem, który żył i tworzył w Wenecji, ale oprócz tego, że zajmował się muzyką, prowadził także sierociniec dla ubogich dziewcząt. I można powiedzieć, że właśnie z tych swoich podopiecznych stworzył taką wspaniałą rodzinę, także muzyczną, bo z tych właśnie sierot stworzył orkiestrę, która była słynna na całą Europę. Dla niej tworzył, dla niej komponował i myślę, że ta muzyka była właśnie dla nich czymś w rodzaju rodzinnego zajęcia, czegoś, co można powiedzieć chyba zastępowało im także rodziny, których te dzieci nie miały. I tworzył dla nich muzykę. Najbardziej znany jest oczywiście z tego, że tworzył koncerty, czyli te solowe popisy z Towarzyszeniem Orkiestry. Napisał ich bardzo dużo. Niektórzy złośliwi kompozytorzy, jak Igor Strawiński, stwierdzili, że te koncerty są tak do siebie podobne, iż Vivaldi nie napisał 400 koncertów, tylko jeden koncert 400 razy. Ale wykonując jedną część z koncertu Amol właśnie Antonio Vivaldiego na dwoje skrzypiec, Państwo chyba się przekonają, że brzmi nieco inaczej niż 4 pory roku. Jest to koncert, który tak myślę spodobał się Bachowi, że postanowił stworzyć wersję tego utworu na organy. My z tych nut organowych postanowiliśmy jakby, nie powiem, że postawić się w tym ciągu tutaj za Vivaldim i Bachem, bo to brzmi może nazbyt tutaj dumnie, ale postanowiliśmy tę wersję przerobić na dwa akordeony, więc nasz rodzinny wyczyn. Proszę ocenić, jak ten utwór brzmi właśnie w duecie akordeonowym. Thank you.
Szanowni Państwo, przeniesiemy się teraz do czasów współczesnych, do wieku XX, w którym żył i tworzył wybitny twórca, akordeonista Andrzej Krzanowski. Wywodzący się ze Śląska, studiował u Mikołaja Góreckiego kompozycję, ale muszę króciutko powiedzieć o nim samym, bo naprawdę zaczynał uczyć się właśnie na akordeonie bardzo późno, w wieku 16 lat. I w bardzo krótkim czasie, chyba 2 lata, skończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia, zrealizował cały wymagany program i równie szybko, bo w 2 czy 3 lata, skończył szkołę muzyczną drugiego stopnia w Katowicach. I już wtedy, to było w roku 1970, zaczęły mu przychodzić do głowy pomysły kompozytorskie. I tak naprawdę mieliśmy okazję wykonywać jeden z jego pierwszych utworów właśnie z 1970 roku. I to jest pewnego rodzaju fenomen, ponieważ u takiego początkującego, można powiedzieć, muzyka, kompozytora, jeszcze niewykształconego, być może był wtedy dopiero na pierwszym roku studiów, zrodziły się w głowie już takie pomysły, które w zasadzie one były już na miarę tamtych czasów rewolucyjne, już sprostały temu wszystkiemu, co w tym czasie się działo w muzyce, w twórczości innych wybitnych kompozytorów, a to było zupełnie coś innego niż było do tego czasu tworzone na akordeon. Tak naprawdę w latach 70. akordeon kojarzył się naprawdę z muzyką popularną, biesiadną, ludową, z kapelami, różnego rodzaju zespołami. Więc można powiedzieć, że tak, i przede wszystkim był instrumentem rodzinnym. Tak można powiedzieć, że w każdym domu gdzieś tam akordeon jest. Jak nie u taty, to u dziadka, to u wujka. Jak Państwo sobie przemyślicie, to tak naprawdę zapewne jest. Ta twórczość pokazała zupełnie nowe oblicze akordeonu. Pokazała inne możliwości właśnie niż w zakresie tej muzyki popularnej. My dzisiaj dla Państwa zagramy kompozycję oryginalnie napisaną przez Andrzeja Krzanowskiego na duet akordeonowy. Będzie to taniec góralski. Utwór, który przede wszystkim nam się kojarzy z taką atmosferą gór, spokojnie, pięknie się zaczyna. Właściwie można powiedzieć początek dnia, wypas owiec, dzień się budzi. Nic nie zapowiada szumnie i wesoło kończącego się wesoło. Wieczór, tak jak się rozwija potem wieczór u górali, tak wiemy, znanych z dosyć żywego i ognistego temperamentu, może w karczmie, może gdzieś tam w domu, żywe rozmowy, gorąco, rytmicznie, głośno i taka jest ta muzyka. I tu niespodzianka muzyczna, proszę Państwa, i zapytanie. Czy ktoś z dzieci tutaj, z młodzieży, odgadnie, do jakiej melodii ludowej nawiązuje tutaj taka melodia, którą może będzie trudno gdzieś tam zidentyfikować, bo ta muzyka, tak jak powiedziałam, jest muzyką współczesną, dużo w niej niezgodnie brzmiących dźwięków, ale myślę, że da się tutaj gdzieś rozpoznać coś bardzo znanego i bardzo charakterystycznego. Taniec góralski, Andrzej Krzanowski.
jest w życiu Gudala. Najpierw Janowy Pas Łowiecki, później wieczór w karczmie, a później wraca do domu, no i cóż, zgrzyty słychać w muzyce. Jeszcze tylko jedno słowo o Andrzeju Chrzanowskim, że to też była wielka muzyczna rodzina, ponieważ i żona kompozytorka, i wszystkie dzieci też wykształcone muzycznie. Właśnie, a jaka to była melodia? No, znakomicie rozpoznany. Teraz zagramy dla Państwa walca. Nie takiego francuskiego, jaki kojarzy się z akordeonem. Będzie to kompozycja Adama Chaczaturiana, znanego chyba najbardziej z dwóch utworów, z Tańca z szablami i z walca, który był częścią muzyki teatralnej, muzyki napisanej do dramatu Lermontowa pod tytułem Maskarada. Walc z Maskarady Adama Chaczaturiana.
oprócz Festiwalu Muzykujących Rodzin jest jeszcze jedno święto. Okazuje się, że 17 maja to jest Światowy Dzień Akordeonu, ponieważ 17 maja 1829 roku wiedeński konstruktor organów Cyrilius Demian opatentował instrument pod nazwą akordeon. Dzisiaj w różnych miejscach odbywają się koncerty akordeonowe. Tym bardziej się cieszymy, że my dzisiaj też jakiś skromny wkład w to święto akordeonu mamy. Zagramy dla Państwa teraz kompozycję argentyńskiego twórcy Astora Piazzolli. Będzie to utwór pod tytułem Tanti anni prima. Najczęściej jest on tłumaczony jako Ave Maria. Przede wszystkim ze względu na tą piękną, śpiewną linię melodyczną prowadzoną przez głos solowy, chętnie wykonywany na różne składy instrumentalne, ale tak naprawdę tytuł tłumaczy się wiele lat wstecz. Zachęcam do refleksji, może do sięgnięcia pamięcią do czegoś chciałabym miłego, co chętnie wspominamy. Astor Piazzolla, Tanti anni prima.
wielkim przyjacielem Astora Piazzolli był francuski akordeonista, jazzman, koncertujący do dziś, mam na myśli Richarda Galliano, który współpracował w swojej karierze z ogromną liczbą znakomitych muzyków z całego świata, grających na przeróżnych instrumentach, czy to harmonika ustna, czy wibrafon, czy klarnet basowy, nie ma znaczenia, bo muzyka tak bardzo jednoczy, nie tylko w rodzinie, ale można powiedzieć, współpracując przez wiele lat z kimś, tworzy się taką muzyczną rodzinę. Wiele z tych utworów dedykował właśnie tym muzykom, z którymi miał okazję grać. Tak będzie, tak jest właśnie z historią tego utworu o tytule Tango por Claude, czyli tango dla Claude'a, inspirowane bardzo właśnie muzyką Piazzolli, który jest najbardziej znany jako twórca tanga, nowego stylu tanga. A to tango dedykowane było francuskiemu pieśniarzowi Claude'owi Nougarowi.